Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Przedział od minus 1 do 3, obustronnie domknięty, jest opisany nierównością. Zaznaczmy najpierw na osi x ten przedział, no trochę taka nierówna ta oś x, może ta będzie lepsza. I mamy od minus 1 do 3 przedział obustronnie domknięty. Zamalowujemy, no i teraz jak to opisać przy pomocy wartości bezwzględnej? Od czego zaczynamy? Zaczynamy od wyznaczenia środka tego przedziału, czyli co jest na środku między minus 1 a 3. Na środku między minus 1 a 3 jest 1, bo zobaczmy, z 1 do 3 są dwie jednostki i z 1 do minus 1 też są dwie jednostki. W takim razie my to zapisujemy w następujący sposób. X odjąć to, co jest tutaj na środku, czyli odjąć 1. Zamykamy wartość bezwzględną. I teraz jak jest przedział domknięty, taki ograniczony z lewej i z prawej strony, to dajemy znak mniejsze równe. Mniejsze równe dlatego, że są zamalowane kropki, bo te były domknięte przedziały. No i teraz od jakiej liczby? Od dwójki, czyli od odległości z jedynki do trójki albo z jedynki do minus jedynki. Czyli od dwójki, czyli x minus 1 wartości bezwzględnej mniejsze równe od 2. Szukamy takiej odpowiedzi. To jest odpowiedź C. Czyli jeszcze raz przypomnijmy, najpierw wyznaczamy środek przedziału, później mierzymy jaka jest odległość ze środka przedziału do krańcowej liczby jakiejś tutaj na przykład do trójki albo do minus jedynki. Ta odległość to jest oczywiście 2. Tę liczbę wstawiamy zawsze po prawej stronie, jeśli mamy taką nierówność. Natomiast w nawiasie to co jest tutaj stoi, ta jedynka, czyli ta liczba na środku idzie w to miejsce i pamiętamy, że ją odejmujemy. No i taki przepis na zadanie.